Cześć. Jakiś już czas temu miała miejsce premiera kolejnej wersji programu Silky Peaks. Tym razem jest to wersja 11, a więc mamy program Silky Peaks Developer Studio Pro w wersji 11. Mówię o nim dlatego, że to jest główny program, którego używam do wywoływania i do obróbki plików RAW. Wiele osób, które do tej pory nie słyszało o tym programie, pewnie zapyta, dlaczego nie Lightroom, czyli najbardziej popularny program do tego typu działań. Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, bardzo nie lubię planu subskrypcyjnego Adobe, a po drugie, Silky Peaks ma kilka cech, które nie zawsze występują w innych programach. Na przykład z poziomu programu możemy sobie włączyć, wybrać i zastosować, zaaplikować dowolny styl kolorystyczny, który producenci aparatów Panasonic i Fujifilm implementują w swoich aparatach. I o ile z poziomu aparatu możemy je zastosować wyłącznie względem plików JPEG, o tyle z poziomu programu Silky Peaks możemy je zastosować na plikach RAW. Silky Peaks jest też programem bardzo intuicyjnym i prostym w obsłudze, a jakość znakomitej większości algorytmów stoi na bardzo wysokim poziomie. Mówię o znakomitej większości algorytmów, ponieważ jedynym elementem, który mógłby być lepszy, jest odszumianie na wysokich wartościach ISO. Tutaj taki DxO PhotoLab ma wyraźną przewagę. Ale za to Silky Peaks jest dużo bardziej precyzyjny, jeżeli chodzi o możliwości ustawień właściwie każdego innego dowolnego parametru. A tego akurat PhotoLabowi brakuje. Ogólnie jest to bardzo fajny program, który ma wiele unikalnych cech i funkcji, ale dzisiaj zapoznam Was z kilkoma, które doszły właśnie w tej kolejnej 11 wersji oprogramowania i to nie ze wszystkimi. Skupię się na tych, które są najpotrzebniejsze i z których korzysta się najczęściej. I właśnie część z nich jest unikalna tylko dla tego programu, a część powinna pojawić się już dawno, no i właśnie bardzo dobrze, że wreszcie się pojawiła. Przejdźmy więc do samego programu. Jesteśmy już w programie i pierwszą rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to jest nowy silnik demozaikowania. Zobaczcie tutaj, możemy sobie przenieść ten segment w troszkę lepiej widoczną pozycję. Mamy tutaj coś takiego, co się nazywa ClearView i to jest po prostu nowy rodzaj demozaikowania, który ma to do siebie, że daje troszeczkę więcej szczegółów. Czy to będzie widać na filmie, nie wiem, ale zobaczymy sobie, bo można sobie przełączyć w poprzedni silnik standardowy. Dlaczego, to Wam powiem, dlaczego są dwa dostępne później. I widać jednak w takim powiększeniu troszeczkę mniej szczegółów, więc wracamy jeszcze raz do domyślnego w tej chwili ClearView. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na obramowanie okien, na wszystkie takie szczegóły, na dachówki, to jeszcze raz do standard. Troszeczkę to widać, to nie jest wielka różnica, ale widać to. Na tym zdjęciu to widać. Pokażę Wam jednak pewne negatywne zjawiska, które mogą wystąpić przy tym silniku. Widać to szczególnie, kiedy mamy do czynienia z wysokimi wartościami ISO. Tutaj mamy zdjęcie zrobione na ISO 6400, moją GH5. Ono jest odszumione, jeżeli chodzi o szum kolorowy. Natomiast szum luminancji, czyli po prostu ziarno, jest zrobione na zero. Nie wygląda aż tak strasznie źle, nawet do pewnego stopnia mi się to podoba, zachowane są szczegóły, a to jest ważne. Ale to tak na marginesie i widzimy, że tutaj mamy tryb standardowy, jeżeli chodzi o demozaikowanie i przełączmy sobie na ClearView i zobaczmy, co się wtedy dzieje. No i jest więcej szczegółów, prawda, ale ten szum jest inny i popatrzcie sobie również tutaj. Z powrotem wracamy na standard. I szczególnie źle to wygląda, kiedy połączymy to z wyostrzaniem. Wyostrzanie w tej chwili jest też no, na jakąś minimalną wartość, ale gdybyśmy chcieli troszeczkę więcej zrobić, to zobaczcie, co się dzieje. A gdy sobie wrócimy do silnika standardowego, to nawet z wyostrzaniem wygląda to zupełnie inaczej i dużo lepiej. Co prawda, te negatywne efekty można zmniejszyć, posługując się suwaczkami odpowiedzialnymi za różne takie artefakty niefajne. O, już jest dużo lepiej. Jeszcze możemy bokeh preservation tak zwane zrobić, prawda? Niemniej, jeżeli wrócimy do poziomu standard, to i tak widzimy, że ten szum ma zupełnie inny charakter. Zobaczmy sobie też w pełnym rozmiarze ClearView. To chwilę potrwa. I widzimy, że jest troszkę więcej takich jak gdyby punkcików, jest troszeczkę bardziej przejrzysty ten obraz, to prawda, ale wróćmy do poziomu standardowego
No właśnie, a więc robi to pewną różnicę i należy to wziąć pod uwagę. Bardzo dużo zależy od trybu czy też rodzaju zastosowanego wyostrzania, bo czasami ten negatywny wpływ jest widoczny w stopniu minimalnym albo prawie i w ogóle. A tych trybów wyostrzania mamy kilka, dlatego że możemy włączyć oprócz Natural Sharp, który jest w tej chwili, również Normal Sharp, Pure Detail oraz Unsharp Mask. Każdy z nich nieco inaczej działa i nieco inaczej wpływa jak gdyby na tą taką jasno drobną ziarnistość, która się pojawia, gdy przełączymy sobie na silnik Clearview. A więc pole manewru tutaj jest naprawdę duże. Oczywiście można też włączyć odszumianie. Natomiast cóż, w Silky Pixie odszumianie nie jest najmocniejszą stroną tego programu. Na niższych wartościach ISO ta odszumiarka działa bardzo sympatycznie i bardzo fajnie. Natomiast na wyższych wartościach ISO niestety, ale nie jest to rewelacja. Gubią się szczegóły, ten obraz staje się taki właśnie nieładny. Także lepiej jest odszumiać gdzie indziej. Ja osobiście robię w ten sposób, że tutaj odszumianie takiego zwykłego ziarna ustawiam po prostu na zero, ewentualnie usuwam szum kolorowy i odszumiam sobie później nawet z poziomu JPEGa w Topaz Denoise. Ale jeżeli naszym priorytetem jest zachowanie maksymalnej ilości szczegółów, to wtedy właśnie ten tryb Clearview w połączeniu jeszcze z jakimś mądrze dobranym odszumianiem może być ciekawym i dobrym rozwiązaniem. Jak działa ten Clearview jeszcze na innych obiektach, to Wam pokażę na przykładzie tego zdjęcia. Przybliżymy sobie tutaj jednego ptaszka, powiększymy go jeszcze bardziej. I tutaj widzimy taką ziarnistość, widzicie? A to jest dlatego, że jest domyślnie włączane wyostrzanie na poziom zaproponowany przez program. I również domyślnie mamy właśnie włączony ten tryb Clearview. Tymczasem ISO 200 to jest ISO bazowe w GH5 i takie coś może być irytujące. Czy zmieni się dużo, kiedy wycofamy sobie wyostrzanie? Dużo się zmieni. Jednak szczegóły też się gubią, ale popatrzmy sobie w tej chwili z wyłączonym wyostrzaniem i przełączmy w tryb standardowy. Standardowy silnik demozaikowania i widzimy, że ilość tych szczegółów jest jednak mniejsza. Przełączamy z powrotem na Clear View. I tutaj bardzo wyraźnie, jeszcze raz powrotem, tutaj w skrzydłach takie faktury i struktury są zdecydowanie bardziej wyraźne w trybie Clear View. Niestety musimy się liczyć z tym, że szumek też może się właśnie zwiększyć w pewnych sytuacjach i nawet tutaj to widać przy takim mocnym powiększeniu. Powiększenie jest 500%, więc powiedzmy sobie, że nie jest to specjalna tragedia. Zwróćmy uwagę jeszcze raz, jak wpłynie na postrzeganie szczegółów wyostrzanie w tym domyślnym trybie naturalnym. Szczegółów jest zdecydowanie więcej, ale ziarenko też się pewne pojawia. Więc jest to pewien minus, ono jest nawet widoczne w tej chwili, kiedy mamy powiększenie o 100%. W zwykłym, pełnym rozmiarze już tego nie widać, ale jeżeli nie chcemy, żeby ta taka specyficzna ziarnistość była widoczna również przy 100% powiększaniu, a nie każdy chce, to musimy pokombinować albo z silnikiem demozaikowania i zobaczcie, że w tej chwili to już zniknęło, albo też, jeżeli chcemy zostawić ten silnik właśnie demozaikowanie nowy, czyli Clearview, to musimy coś pomyśleć z wyostrzaniem. Ja w tej chwili po prostu cofnąłem i już jest dobrze. A więc była to taka pierwsza zasadnicza zmiana związana z tym, że mamy dodany zupełnie nowy silnik demozaikowania, ale niezależnie od niego mamy też stary i w każdej chwili możemy sobie na ten stary silnik nasz program przełączyć. Kolejną nowością, która została dodana w tym programie, a która powinna być dodana już dawno, jest taki prawdziwy tryb HSL. W Silky Pix mamy coś takiego jak Fine Color Controller i pierwotnie to wyglądało właśnie tak i tu sobie widzimy, mamy po prostu jakby z góry predefiniowane takie zakresy kolorów, które możemy sobie jakoś tam ruszyć. Ja już troszeczkę to zdjęcie obrobiłem, na przykład tutaj zieleń są troszkę przesunięte w kierunku żółci, ponieważ uznałem, że tak będzie ładniej, ale zupełnie niezależnie od tego trybu, czyli tego poprzedniego, mamy dodany taki typowy HSL, gdzie po prostu bierzemy sobie próbnik, klikamy sobie na kolor, który chcemy zmienić, powiedzmy, że w dalszym ciągu będzie to zielony. Możemy sobie ustawić oczywiście jeszcze zakres tutaj, troszkę go poszerzymy, troszkę zmienimy
ten obszar bardziej tutaj, o tak, zawęzimy do obszarów zielonych. Może jeszcze tutaj tak odrobinkę, ale żeby nam nie wchodziło w niebo. No i proszę bardzo, mamy typowe Hue, Saturation i Lightness, czyli HSL. No i jeżeli sobie przesuniemy w tej chwili Hue, to tutaj widzimy, w tej chwili przesunąłem w kierunku zieleni, to nam się pojawia taka strzałka z kropką. I tą strzałkę z kropką możemy sobie chwycić myszą i przesunąć w dowolnym kierunku. I widzimy, co się dzieje tutaj na naszym podglądzie. Jest to ciekawe, wygodne rozwiązanie, dlatego że poruszając się po tym kole kolorów tutaj, no możemy sobie ustawić właśnie ten kolor w kierunku, którego chcielibyśmy przesunąć dany obszar kolorystyczny. A poszerzymy sobie zakres jeszcze. O, i teraz jest troszeczkę ładniej. Tutaj też sobie troszeczkę możemy poszerzyć. A jeszcze sobie troszkę poszerzymy. O, i zrobiło się sympatyczniej. Musimy pamiętać jednakże, że chwytając tutaj ten punkcik i przesuwając go w któreś miejsce na kole kolorów, zmieniają nam się jedynie parametry Hue i Saturation, a Lightness pozostaje niezmienny i należy go ustawić niezależnie. Więc jeżeli chcielibyśmy sobie przyciemnić zielenie, to musimy to zrobić osobno albo rozjaśnić, prawda, w drugą stronę. A jednocześnie moduł nam tutaj podpowiada, który kolor został przesunięty w którym kierunku. No to też fajnie mieć taki dodatkowy, powiedzmy sobie, podgląd, który nas informuje, co tu się tak naprawdę zadziało. Oczywiście możemy sobie wybrać więcej niż jeden kolor do regulacji i jeszcze raz weźmiemy sobie próbnik, ustawimy sobie na niebo, powiedzmy, że będziemy sobie to chcieli przesunąć, no i proszę bardzo, i możemy ruszyć albo tym, troszeczkę za dużo, albo też tym tutaj punkcikiem, czasami jest go trochę trudno złapać, ale generalnie to działa i w zależności od tego, jaki efekt byśmy chcieli uzyskać, no to tak możemy sobie tutaj dość precyzyjnie i w bardzo taki prosty i swobodny sposób właśnie to ustawić. I to jest jedna z rzeczy, za które bardzo lubię ten program. On jest po prostu intuicyjny, łatwy, szybko wiadomo, o co chodzi. Jest też bardzo precyzyjny. Możemy sobie też oczywiście sprawdzić, jak wyglądało nasze zdjęcie przed dokonanymi zmianami. No tak wyglądało. Poprzez kliknięcie w ten kwadracik Enable. No i włączyć z powrotem. Możemy sobie też pozapisywać nasze własne presety. Tutaj jest kilka dodanych przez producenta. I chociaż mówiłem o tym już w innych filmach o tym programie, to jednak pokażę Wam, jeżeli sobie najedziemy myszą na dany preset, to nam się pokazuje, widzimy podgląd, widzimy, w jaki sposób on działa. Nic się nie zmienia w naszym zdjęciu, w naszych ustawieniach, to jest tylko podgląd na bieżąco. Wracamy do pozycji custom i widzimy, co zrobiliśmy my. Wracamy gdzieś sobie klikając w dowolne miejsce, szare na przykład, i po prostu mamy nasze ustawienie nieruszone i w żaden sposób nie zaburzone. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. Tak więc wreszcie mamy normalny HSL. Możemy sobie wybrać dowolną ilość kolorów, które chcielibyśmy zmienić, przesunąć. Super sprawa. Kolejną kwestią, o której wspomniałem już we wstępie, jest to, iż program ten widzi, czyta i aplikuje z poziomu właśnie programu style kolorystyczne, które tak normalnie mamy dostępne po prostu w korpusie aparatu i możemy je sobie aplikować na JPEGi. A tutaj możemy je też sobie wybrać. Tutaj widzicie jeszcze taką sekcję profili kolorystycznych, profili reprezentacji koloru tak dokładniej. I kiedyś domyślnym było Natural, a teraz w przypadku aparatów Panasonic i Fuji domyślnym jest Photo Style Camera Color, czyli ten styl, ten preset, powiedzmy, kolorystyczny, który był włączony w aparacie, gdy robiliśmy zdjęcie. A więc znowu wystarczy, że sobie tutaj najedziemy, nawet to nie włączając, i widzimy, jak duża jest to różnica. Tutaj możemy sobie też sprawdzić, teraz już musimy kliknąć. Włączyłem, bawiąc się obróbką, tryb standardowy, ale domyślnie, jako ustawienie w aparacie, był tryb naturalny. Są to, no, dość duże różnice. Możemy sobie włączyć oczywiście dowolny z nich. Ustawię na ten, który był włączony w aparacie, kiedy robiłem to zdjęcie. Fajne rozwiązanie? Fajne. I właśnie ten styl jakby z aparatu
w tej chwili pojawia się jako domyślny, czyli gdy otwieramy sobie zdjęcia w naszym programie, w SilkiPixie, to domyślnie jest włączony właśnie ten styl kolorystyczny, który był włączony w naszym aparacie, gdy robiliśmy to zdjęcie. Ma to swoje zalety, ma to też swoje wady. Osobiście uważam, że ten tryb Natural jest troszkę bardziej elastyczny w obróbce i wolę tak naprawdę pracować na tym ustawieniu, ale jeżeli komuś zależy, ktoś chce mieć dokładnie ten obraz, który miał, gdy robił zdjęcia, to jest taka możliwość. I jest to bardzo fajna możliwość. To zdjęcie zostawiamy i przechodzimy do zdjęcia z ptakami, żeby Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. I tutaj pokażę Wam kolejną funkcję, którą dodano w tym programie, która też w niektórych innych programach była już wcześniej, ale jest nieco inaczej zaimplementowana. Jest to Retouch Brush Tool. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę to jest to jedna z form klonowania, ale zrealizowana w taki sposób, że klikamy sobie rozmiar pędzla, o tutaj widać, nam się pojawił po środku. Zwróćcie uwagę, że ten maksymalny rozmiar wcale nie jest taki duży, ale jest to związane z tym, że to służy do malowania. Możemy sobie też poziom zanikania krawędzi też ustawić na mniejszy lub większy. Jak się tego używa? Powiedzmy, że chcemy sobie zlikwidować te ptaszki, które nam tutaj ucięło w kadrze. No to sobie malujemy. I pojawia się takie coś. I on nam pokazuje, który fragment zdjęcia nam skopiował w to miejsce. I ten fragment możemy sobie zmieniać i możemy go regulować. Jeżeli stwierdzimy z jakiegokolwiek powodu, że ten nie był odpowiedni, to możemy wskazać dowolne inne miejsce jako właściwsze. Ten był akurat całkiem dobry, prawda? Bo wyglądało to naturalnie. I oczywiście tego typu miejsc możemy wskazać programowi więcej. A więc malujemy sobie tutaj. Proszę bardzo. I za chwilę nam pokazuje, skąd wziął. Zrobił to ładnie, zrobił to dobrze, więc nie ma potrzeby, żeby tego zmieniać. I proszę bardzo, jeszcze jedno. O, a tutaj się troszkę pomylił, prawda? Zupełnie wziął nie z tej strony, co trzeba. No więc przesuniemy sobie na przykład tu. No i proszę bardzo. Może to służyć też do robienia jakichś takich ciekawych efektów, ponieważ tutaj ustawiając na innego ptaka, no powiedzmy sobie na tego tutaj, możemy zmienić przezroczystość. No proszę bardzo, on może być taki jakby troszeczkę z innego świata. Możemy też zmienić tryb kopiowania, bo to jest zwykłe kopiowanie, a tutaj dostosowuje jeszcze, w teorii przynajmniej, jasność kopiowanego obiektu do tego obszaru, na który kopiujemy. Nie zawsze działa to tak super, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale generalnie tak, możemy to w każdej chwili przełączyć, wrócić. A więc jest to też taka dodatkowa funkcja, która z jednej strony może być po prostu zwykłym narzędziem do eliminowania niechcianych elementów na naszym zdjęciu, a z drugiej strony może też służyć do robienia jakichś kreatywnych efektów. W sumie bardzo fajna rzecz. I co ważne, jest to narzędzie, które działa zupełnie niezależnie od wcześniej już istniejącego narzędzia, które zasadniczo też jest niczym innym jak formą klonowania, tyle tylko, że bardziej jest przeznaczone na przykład do korekcji cery i działa bardziej punktowo. Innymi słowy, nie możemy sobie pomalować, tylko musimy wybrać punkt na punkt. Oczywiście rozmiar można regulować i robimy to w prosty sposób myszką, przyciskając jednocześnie klawisz Ctrl. No i sobie tam retuszujemy, co chcemy. To narzędzie pokazywałem Wam już w innym filmie. Link do tego filmu znajdziecie też w opisie filmu dzisiejszego, więc nie będę się na tym skupiał. Fajnie, że mamy dwa narzędzia, które są do siebie podobne, ale jednak mają różną funkcjonalność i mogą się znakomicie uzupełniać. I to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Pooglądajcie inne filmy o programie SilkiPix, to jest naprawdę fajny, ciekawy program. Sprawdźcie też dostępność i ceny sprzętu, który używam w serwisie Ceneo. Jeżeli lubicie mój kanał i chcecie go wesprzeć, to zachęcam do wsparcia poprzez kawę. Polubcie film, zasubskrybujcie. Dziękuję Wam serdecznie, do następnego razu. Cześć!